horse. My horse is amazing. Give it a lick. Ooh, it is just like crazy. Have a stroke of its mane. It turns into a plane. And then it... Że co? 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 Cześć wszystkim, z tej strony Martyna. Jak widzicie, mam autyzm. Tak, moi drodzy, mam autyzm. Totalnie dostałam autyzmu. Co? Co się dzieje, kochani? Co się dzieje? Doszło. Doszło to, co miało stać się już dawno. Coś, co było zapowiadane już wcześniej. I wygląda to minimalnie zabawnie. Jak widzicie, z pełnym zaskoczeniem zdjęłam swoją maskę i zobaczyłam swoją prawdziwą twarz, która wygląda jak derp. Totalny derp. Moi kochani, jak widzicie, moja postać wygląda dosyć specyficznie i patrzy się ciągle dziwnie w jedną stronę z takim spojrzeniem. Czy ty masz jakiś problem? Masz jakiś problem? A kopnął ci ktoś kiedyś w twarz? No naprawdę, takiego Halloween to ja się nie spodziewałam. Ludzie, co wam mogę powiedzieć na ten temat? A może wyjdziemy, żeby wiecie, było tak bardziej iconic, bo co chciałam zrobić, już zrobiłam. Także przebierzemy się przy okazji może, żeby wyglądać jak człowieki, a nie jak przygrywające życie malamuty. Chociaż nie wiem, jak wyglądają malamuty, ale wyglądam co najmniej jak idiotka. Więc czekajcie, przebiorę się tu przy was. O, czy mam tą inną żółtą czapeczkę? Chyba jej nie mam. Ale to nieważne! Dobra, tu jest coś czarnego, czarna czapka. Dobra, jest okej. Także wychodzimy. Moi kochani, ja jestem w szoku, wy jesteście w szoku, my jesteśmy w szoku, mam gości z tyłu, więc przepraszam za wszelkie głosy, ale jak widzicie, no spaśliśmy się trochę. To jest bardzo dobrze widoczne, jest to również przerażające. Postaram się wam wstawić zdjęcie z przed i po. O właśnie, teraz wyjdzie zdjęcie przed i po. I jak widzicie, nasza postać prezentuje się o w ten sposób. Moi kochani, tak obracam się tak ikonikowo. Plus, na pewno fajniej wygląda to, że... Nie no, nic nie wygląda fajnie, okej? Po prostu te animacje są świetne i wyglądają cudownie. Ale może zacznijmy od minusów, bo będzie łatwiej je wymienić. Szyja. Szyja, która wygląda jakby chciała, ale nie mogła. I ciągle patrzymy się w jedną stronę, jakbyśmy mieli drugi podbródek i nie chcemy go pokazywać. Tak właśnie wygląda ta szyja. Piersi i tyłek, które ani trochę nie zmieniły się w ogóle. Po prostu to wygląda jakby tutaj, wiecie, trochę szerzej poszło, no ale cały czas jesteśmy strasznie płaskie. Totalnie płaskie. Nasze łapy są ogromne, palce są super długie. Sam sposób stania jest troszeczkę groteskowy i dresowy. Czuję się jak Karyna, jak na siebie patrzę, no ale wiecie, na szczęście Star Stable uświadomiło nas, że nie mamy tego bezwzględnie i chamsko hejtować. Co ja zrobiłam. Mamy pisać swoje propozycje. Mam nadzieję, że oglądają mnie w tym momencie i wiedzą, co mi się nie podoba. Animacje, kochani, animacje. Przechodzimy oczywiście do animacji. Uwaga, idziemy do tyłu. Co wygląda totalnie świetnie. I tak tylko w tym momencie ta twarz powinna być tak śmiesznie ustawiona. Ale jak widzicie, ta twarz jest tak ustawiona cały czas. Idziemy do przodu. Znaczy biegniemy tak naprawdę. Możemy iść powoli. Ten styl, w ogóle czuję się jak Barbie, takie wiecie, z buta wjeżdżam. Jednym strzałem wyłamuję zamek. Powiem wam tak, kojarzy mi się to totalnie z chodem Ciri, z Wiedźmina Trójki, co jest bardzo na plus. Podoba mi się to, że ta postać się cały czas rozgląda. No, tylko ta szyja trochę ma jakiś problem ze sobą i ramiona są zdecydowanie za szerokie, ale to nieważne. W każdym razie, jeżeli chodzi o chodzenie, to wygląda to przegenialnie i naprawdę mi się kojarzy Ciri. Tak mi się kojarzy Ciri, kto grał w Wiedźmina Trójkę, na pewno wie, o co chodzi. To jest prawdziwe lumpskie życie, trzeba to szanować, moi drodzy. Totalnie trzeba to szanować. Bieg. Bieg jest taki prawdziwie prawdziwy, szkoda tylko, że tutaj ta głowa już tak nie pracuje, jak mogłaby pracować. Zrobiłam już któreś kółko i zauważyłam, że no, oprócz tej głowy, na którą staram się nie patrzeć, sam bieg wygląda bardzo fajnie i naturalnie, oprócz tego, że wiecie, ciało cały czas jest takie... To ciało jest takie...
No dlatego, że ono jest takie płaskie, wiecie, gdyby ono zostało jakoś lepiej wycieniowane, to ja bym była o wiele bardziej szczęśliwa. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie zmiany kosmetyczne, to dostaliśmy tylko błyski do oczu, tak? Które wyglądają swoją drogą bardzo uroczo, tak animowato. Ale no, mogę dać temu na pewno jakiś plus. I tak, teraz kręcę kółka. Zobaczymy, dobiegniemy sobie do jakiejś ławki, czy została zmieniona animacja na siadania na ławki. O, tu jest ławka. Nie widziałam ławki, jestem ślepa. Halo? Ławka? Uwaga? Nie. Na ławce siedzimy cały czas. Boże, jak to obrzydliwe. Ja nie mogę na to patrzeć. Po prostu nie mogę. Nie mogę. I patrzcie, z jednej strony te piersi wyglądają, jakby były szersze, ale wciąż są tak samo płaskie, jak były wcześniej, co jest troszeczkę niebezpieczne. Totalnie niebezpieczne. Także, chód. Jeżeli chodzi o chód, z powodu nawiązania, które wewnętrznie czuję, daje 6 na 10. Jeżeli chodzi o bieganie, to tutaj ta głowa rzeczywiście troszeczkę zamula i no nie robi nic. To jest troszeczkę bardzo smutne, jeżeli chodzi o zwykły chód, widzicie, jest to o wiele bardziej zaznaczone i o wiele bardziej widać, że ta postać się czymś interesuje. Więc jeżeli chodzi o bieg, to damy jemu może 4 na 10, wydaje mi się, że taka opcja będzie fajna. Opcja chodzenia do tyłu, która wygląda bardzo ciekawie i w ogóle tutaj ta głowa jest ułożona idealnie. Więc podoba mi się to, po prostu mi się to podoba, tak, bo to wygląda naturalnie, ta głowa, wiecie, patrzymy, żeby się nie przewrócić o coś idąc do tyłu i to jakoś wygląda, a nie kiedy ta głowa wam cały czas tak wisi, takie ha, 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 Janusz, dobre piwerko, Janusz. Zmienione również zostały niektóre ikonki, albo może i wszystkie opcje mówienia, więc możecie je teraz zobaczyć. Okej, moi kochani, jak widzicie, zmiany na pewno jakieś zaszły. Postarałam się wam pokazać większość animacji, bawiąc się tym głupim klikaczem, co jest strasznie denerwujące. Według mnie powinni coś z tym zrobić, bo wiecie, co chwilę to ucieka i to jest takie denerwujące, a wiecie, pisanie tego wszystkiego nie ma po prostu najmniejszego sensu.
Wydaje mi się, że jak widzieliście, w ogóle nie ruszali nogą podczas tych animacji, kiedy była animacja puszczania oczka, to oni nie puszczali tego oczka. To zauważyłam właśnie. Jeszcze zauważyłam jedną rzecz, której nie mogę sobie teraz zbytnio przypomnieć. W każdym razie również troszeczkę wpłynęła na moją opinię. Tylko no rzeczywiście nie mogę sobie jej teraz przypomnieć niestety, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie i sami oglądając tą część z animacjami, wiecie, coś powiecie, coś skomentujecie. Oczywiście liczę na wasze opinie. Star Stable powiedział również, że dzięki nowym wyglądom postaci, które no wyglądają jakby chciały, ale nie mogły. Aha, i super, moja super oprawa mi zniknęła. Ma być cud beauty i w ogóle pięknie. Dzięki temu będą implementowane do gry nowe ciuchy, więc będzie fajnie. No i tak samo chyba weszły jakieś nowe komplety. Tak samo do waszego magazynu możecie sobie magazynować te proszki, więc wydaje mi się, że nawet jeżeli nie będzie Halloween, my będziemy mogli z tych proszków korzystać. Więc to pierwsza rzecz. A druga to chyba powiększył się właśnie o ten sklep, o kapelusze. Niestety nie mam miejsca, mogę wam jedynie pokazać, jak każdy z kapeluszy wygląda. Widać, że są zrobione dobrze, są rzeczywiście dobrze zrobione, dają jakiś cień na twarzy i co do tej postaci wyglądają ładniej, nawet bardziej maskują tą szyję i widać, że były robione idealnie pod to, jak to teraz wygląda. No ale niestety stare rzeczy wyglądają minimalnie zabawnie i mi się to niestety nie podoba. To są jedyne kapelusze, które doszły do gry teraz, bo chyba nic więcej nie dawali. Oczywiście po tych śmiesznych kapeluszach, które są rzeczywiście bardzo ładne, do gry dodano jeszcze o taki mały upominek, jak czarną torbę, wiecie, do tego sklepu z bonusami. Więc jak co, ktoś zbiera ten set, to możecie go sobie właśnie kupić. Widziałam niby jakiś komplet, ale może był stary, bo tutaj nic nowego nie wyskoczyło, więc nie, albo jeszcze może sprawdzę, bo wiecie, nigdy nie wiadomo, co mogło tam wyskoczyć. Nie, chyba to będą tylko kapelusze, tak, tylko kapelusze, więc jak co, to szukajcie kapeluszy. Moją opinię znacie, podałam ją w punktach. Mam nadzieję, że to się rozwinie i wyjdzie z tego coś lepszego. Mam nadzieję, że tak samo jak było wtedy z kamerą, skorzystają z opcji rozmowy z graczami, dodając tą zmianę, w ogóle co my tłuści jesteśmy na tym koniu, Boże, dodadzą, naprawią to, co po prostu wygląda nieestetycznie. No bo my nawet przy Liz, która ma ładną, wycieniowaną twarz, wyglądamy po prostu blado i śmiesznie, co jest bardzo, bardzo smutne, a wydaje mi się, że danie głupich cieni do każdego koloru skóry po prostu innych nie jest zbyt wielkim problemem. No i oczywiście ta szyja, która zawsze była za długa, teraz jest za krótka. Wydaje mi się, że i tak zrobili to, co chcieli zrobić. Teraz po prostu na podstawie tego, na bazie tego, co widzimy teraz, będziemy mieli idealną postać. Zgaduję, że na pewno, tak jak było z tą kamerą, zastosują się do zmian i wszystko będzie cacy i w ogóle bombeczka, jak to mówi moja jedna nauczycielka. Mam nadzieję, że moja opinia wam się podobała, że film wam się podobał. Dziękuję wam za oglądanie i na razie!